Już wkrótce mieszkańcy gminy Tarłów będą mogli w pełni korzystać z zabiegów rehabilitacyjnych w Ośrodku Zdrowia w Tarłowie. Został on zmodernizowany na potrzeby usług rehabilitacyjnych. Inwestycja dobiegła końca, na dniach nastąpi odbiór wykonanych prac. Wielką bolączką naszej gminy była rehabilitacja. Zresztą ja myślę, że ta rehabilitacja jest bolączką w większości samorządów, może nie samorządów, a wszystkich wokół, bo tej rehabilitacji potrzebujemy. Tej rehabilitacji potrzebujemy już nie tylko jako osoby starsze, ale również jako i młode, i dzieci. Także też wyszliśmy wobec oczekiwań naszych mieszkańców. Pierwszy taki punkt świadczący usługi rehabilitacyjne na terenie gminy Tarłów powstał w Wólce Lipowej. Prowadzi go firma z Kielc. Piętro w Ośrodku Zdrowia w Tarłowie zostało zmodernizowane tak, aby spełniało wszelkie wymogi. Obiekt zostanie wyposażony w niezbędny sprzęt do rehabilitacji mieszkańców gminy Tarłów i okolic. Prace remontowe polegały m.in. na wykonaniu łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych, pomieszczenia socjalnego, dostosowaniu 3 sal dla potrzeb rehabilitacji oraz dostosowanie korytarza z budową recepcji. A teraz, żeby otworzyć nowy punkt, no to naprawdę my tutaj z własnych pieniędzy samorządowych, to nie mamy pozyskanego na ten cel żadnych środków, wykładamy dość dużą kwotę na to, aby można było spełnić warunki, żeby ta firma potem wzięła nam też i Tarłów, i żebyśmy zabezpieczyli mieszkańców w bardzo ważną rehabilitację, bo szanowni państwo, na obecną chwilę, żeby gdziekolwiek się zapisać na rehabilitację, to jeżeli dzisiaj idę, to dostaję dopiero decyzję na przyszły rok, to jest styczeń, to jest luty, no, czyli jednak zapotrzebowanie wielkie jest. Gmina Tarłów realizuje obecnie 18 inwestycji, część z nich zostanie dokończona w przyszłym roku. Już teraz planowane są kolejne. Takie inwestycje przyszłościowe to po rozbudowie oczyszczalni ścieków pojawi się koło niej może nie farma, ale fotowoltaika, aby oszczędności w świetle przede wszystkim były i pojawiły się. Tak również taka fotowoltaika pojawi się wokół naszych takich najważniejszych ujęć. Jak rozbudujemy już naszą oczyszczalnię ścieków, to zostanie zakupiony zarówno ciągnik z beczką 10 tysięcy litrów, czy 8 tysięcy litrów, abyśmy mogli te ścieki zwozić. Pozyskiwanie środków z zewnątrz, czy inwestycje drogowe i inne to kierunki, które obrał samorząd gminy Tarłów na najbliższe lata po to, aby mieszkańcom gminy żyło się lepiej.